Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, prezydent Biden powiedział, że wojsko amerykańskie będzie broniło Tajwanu, czym zdenerwował bardzo dużo ludzi w Ameryce również, no ale najbardziej komunistyczne Chiny. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które są bardzo często zdemonetyzowane. No, powiedział, że zdecydowanie Stany Zjednoczone będą broniły Tajwanu. No i teraz wygląda na to, że no on ciągle o tym opowiada. On już parę razy powiedział w ciągu ostatniego roku, 3-4 razy powiedział, że Ameryka będzie broniła militarnie Tajwanu. Także to jest no ciekawe, no szczególnie, że teraz jest taka rama ekonomiczna, Indie-Pacyfik, cały ten rejon, gdzie 13 krajów wstąpiło, między innymi Japonia, Południowa Korea, Indie, Australia, Nowa Zelandia, no i dużo innych pomniejszych krajów, no to Tajwanu tam jednak nie zaprosił, także mówienie o obronie militarnej, a nie zapraszanie do handlu międzynarodowego, no to jest coś dziwnego. No, zapytał się, dziennikarz się zapytał właśnie Bidena, no i Biden odpowiedział tak bardzo ostro i mocno powiedział tak, będziemy bronić, no i później powiedział, że Ameryka no, rozumie politykę jednych Chin, tyle tylko, że powiedział, że nie pozwoli na taką ideę, żeby Chiny te kontynentalne po prostu siłowo zajęły wyspę Tajwan. No i to jest właśnie to dziwne, dlatego że nie jest to za bardzo takie krystaliczne, to nie jest takie czyste, nie jest to, no ciężko do wyjaśnienia to nie jest, no bo polityka względem Tajwanu, no to była w 1979 roku ustawa relacji z Tajwanem, no i tam w zasadzie Washington, no to podjął się tego, że Ameryka będzie uzbrajała Tajwan, żeby Tajwan mógł się sam bronić, no ale nigdy nie zadeklarowała się, czy siły wojskowe amerykańskie byłyby zaangażowane, tak, także ta polityka, no to jest taka w sumie dwuznaczna strategia i nie jest to bardzo czyste. W 1979 roku no to Chiny dopiero zaczynały opanowywać świat, zaczynały produkować te sześciopalczaste laleczki dla McDonald'sa. To wtedy to jeszcze ludzie pamiętali o tej rewolucji komunistycznej, pamiętali o głodzie. Teraz po 40 latach, no to Chiny są kompletnie inne, kompletnie silniejsze, kompletnie mocniejsze. Ameryka osłabła, Europa Zachodnia osłabła. No i co się stało po tych oświadczeniach Bidena? No wybiegli wszystkie tłumacze prasowi zaczęli tłumaczyć, że w zasadzie nie myślał, że Biden nie myślał o tym, że polityka się zmienia. Biden no to popełnia różne gafy i gada czasami, to nie jest bardzo czyste, no i zawsze muszą to wyjaśnić. No i tyle tylko, że ktoś może pomyśleć, no Biden coś tam w tym swoim rozumie Breżniewa sobie kombinuje, że jeżeli powie, że będzie bronił, no to z jakiegoś powodu sojusznicy Ameryki, Anglia, Nowa Zelandia, Austria, Japonia wstąpiłyby razem do tego
paktu, czy poparłyby Amerykę, no i wtedy możliwe, że w myślach Bidena, no to się coś krystalizuje, że Xi Jinping troszeczkę się powstrzyma z tą inwazją. No cała ta inwazja to wygląda na to, że już była planowana dosyć długo, już parę filmików zrobiłem na ten temat, ale to ciągle to nadchodzi ta sama tematyka. Dlaczego Putin zaatakował Ukrainę? No wygląda na to, że to było przemyślane z Chinami. Putin się spotkał z Xi Jinpingiem w czasie olimpiady zimowej. Miał powiedziane, żeby nie atakował w czasie olimpiady. Także zaatakował 24 chyba lutego, po zakończeniu olimpiady. To wszystko miało się zakończyć błyskawicznie. Miały być przywiezione siły polityczne z Moskwy, mieli kolaboranci zacząć współpracować, no i to długo by nie zajęło. Także, że ten ruski pokaz sił na granicy miał zaskoczyć, no i przekonać. Ameryka i Europa no też w sumie współpracowała w tym planie, no bo Żeleńskiemu zaproponowała, żeby uciekł do Waszyngtonu czy do Berlina. No jak to by się coś takiego stało, no to wtedy Tajwan byłaby po prostu kopia tego, co by się stało na Ukrainie. No ale nie stało się. Chińczycy sobie troszeczkę odpuścili, no ale nie bardzo. Teraz Chińczycy się gotują, oskarżają Amerykę o ingerencję wewnętrzne sprawy Chin. Tajwan, no skąd się wziął Tajwan? No, na Tajwan, no to Chiang Kai-shek, czyli ten przedwojenny rząd przed II wojny światowej, po prostu tam wyjechał. To była wyspa okupowana przez Japończyków w czasie II wojny światowej. Od 1945 roku do 1948 roku to była wojna domowa w Chinach. No tak jak i w Polsce była wojna domowa od 1945 do 1948 roku. Te wszystkie walki w Bieszczadach, te wszystkie walki komunistów przeciwko tym ludziom, którzy nie zaakceptowali komunizmu, no to właśnie to też trwało mniej więcej 3 lata. Na wypadku rządu londyńskiego, no to rząd londyński nie za bardzo, no ci, co przyjechali, to przyjechali, zostali zabici. Rząd londyński został w Londynie, no a Tajwan Chiang Kai-sheka się rozwinął. Oni teraz przestali używać nawet, mieli paszporty Republic of China, czyli Republika Chińska. Teraz zrezygnowali z używania słowa China, bo w wielu krajach, jak jadą, no to traktują Tajwańczyków jako Chińczyków. Także już nawet na paszporcie nie mają. No na pewno tam pradziadkowie, dziadkowie, no to są wspólni, no ale to przez te 80 lat to się wszystko jakoś tak odsunęło, przesunęło. Komuniści nigdy nie odpuścili, no i chcą w sumie zaatakować. Jaka jest polityka Ameryki względem Chin? No w sumie nikt nie wie, ale wszyscy przypuszczają, że nie będzie militarnego poparcia. Teraz taka lekcja z tego wszystkiego, no to jest taka, że nawet z tego najazdu na Ukrainę, no to trzeba by było zacząć wysyłać dużo wcześniej niż po najeździe. I tak samo teraz z tym Tajwanem, no to też trzeba by było pomagać im bronią na dzień dzisiejszy w przyszykowaniu. Ukraina, jeżeli miałaby więcej broni wcześniej, no to szybciej by się skończyło. Teraz to się ciągnie, nie wiadomo jak to się ciągnie. Kto tam jeszcze? Kissinger? Chyba Kissinger. No, dziwne, że on jeszcze żyje, ale właśnie Kissinger właśnie powiedział, że Ukraina musi
oddać te wschodnie tereny, żeby Putin zachował twarz. Bertuscoloni z Włoch mówi to samo. Także, że Europa Zachodnia, no i część Amerykanów właśnie popiera to, żeby Ukraina się poddała. No tam parę ładnych, kilkanaście tysięcy Ukraińców zginęło. I to by wyglądało, że zginęli na nic. A Chiny budują swoją militarną siłę już od lat. Tam wojsko jest niby przymusowe, no ale praktycznie rzecz biorąc, to wystarczająco jest ochotników. No mają dobrze wyszkoloną kadrę. Tam 40% wojskowych, no to jest po wyższych studiach. Są oni używani do szpiegowania, do kopiowania najróżniejszych tych wojskowych, militarnych informacji. Są używani do... Mają stocznie, gdzie budują okręty wojskowe zaraz obok cywilnych statków. Także, że to jest wielkie pieniądze komuniści w to wsadzają. W Ameryce plan jest, Biden ma plan taki, że z 280 ma być w 2027 roku 280 okrętów wojennych, czy tam, a na dzień dzisiejszy jest prawie 300. Chiny rozbudowywują swoją flotylę nieprawdopodobnie. Jakby nawet Ameryka by zdecydowała się pomagać, no to Chińczycy mają pociski dużego zasięgu, przypuszczalnie by zbombardowały i te wszystkie lotniskowce i krążowniki i niszczyciele i to wszystko, no mogłaby być trzecia wojna światowa, no ale Chińczycy chyba tymi swoimi amfibiami, swoimi grupami komandosów byliby w stanie zaatakować i opanować Tajwan dosyć szybko. No i chyba na Tajwanie szybciej by znaleźli kolaborantów, którzy by byli skłonni współpracować z Chińczykami. Tam już w czasie wyborów w poprzednich latach to te prochińskie partie miały dosyć spore poparcie. Także Ameryka no trochę potrząsa tą szabelką, no ale co to by się stało, no to trudno przewidzieć. Przypuszczalnie nikt się nie ruszy. No zastanawiające jest to, że Tajwan nie został wciągnięty do tej ramy ekonomicznej Indyjsko-Pacyfik. To by na pewno pomogło. Cała ta rama, no to nie jest taka bardzo, bardzo w sumie szeroka i podejście do Tajwanu też nie jest najlepsze. No oni mają dużą ilość elektroniki, szczególnie układy scalone, pamięci i tak dalej. To są tam miliardowe fabryki, które to robią. Chińczykom to jest bardzo potrzebne. Jak oni by opanowali tą technologię, ten przemysł inżynieryjny, no to w zasadzie by powaliło na kolana cały świat, no i by zmusiło do współpracy i później by wszyscy zaczęli szukać spokoju i pokoju i by się dogadali. No tak samo jak teraz wszyscy starają się wepchać Ukrainę do tego, żeby się dogadała z Rosją. No była cała ta... Był układ handlowy na Pacyfiku, no był niekorzystny, no Biden. Wszystko było podpisywane przez Obamę, później Trump starał się to trochę zreperować. Biden nie wrócił do całej tej grupy, która sama się zorganizowała, no i dlatego teraz powstała ta rama ekonomiczna indyjsko-pacyfistyczna N-Pacyfiku.
Indie i Pacyfik. No zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Tajwan się szykuje na tą wojnę od kilkudziesięciu lat. Tam wojsko jest w sumie przymusowe. Oni wiedzą, co robić. No ale polityka się zmienia. Naród się zmienia. Te inwestycje w obydwie strony się zmieniają. Także partie komunistów tak jak osiągnęli Hongkong, no w zasadzie pokojowo, powiedzieli, że 40 lat będzie jedno państwo, dwa systemy, no to teraz po 20 latach jest jedno państwo, jeden system. Tam wszystkich polityków odsunęli od władzy, wsadzili swoich aparatczyków. No i jest spokój. Na Tajwanie przypuszczalnie by było podobnie. Czy Ameryka się ruszy? No Biden podpuszcza, no ale jego komuniści, którzy go tam pociągają za sznurki, na pewno mu nie pozwolą, szczególnie, że teraz komunista Biden bardzo współpracuje z Kubą. Kubańczycy na Florydzie są nieprawdopodobnie wściekli. Wenezuelczycy w Ameryce są nieprawdopodobnie wściekli, no ale to robi. Robi takie te ruchy prolewackie, prokomunistyczne, także widać na czym stoi dzisiejsza partia demokratów. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje. Tajwan, kraj demokratyczny, kraj niezależny, opuszczony w sumie przez świat. Chiny przekonały wszystkich naokoło, żeby współpracowali z Chinami. Tajwan został obcinany powolutku ze współpracy z innymi narodami. Ameryka też niby no, zaangażowana jest w obronę, no, ale to jest bardzo cieniutkie to wszystko. Szkoda następnego kraju, który może upaść pod komunistami. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie co ten człowiek robi, szczególnie jeżeli kupujecie jedzenie, widzicie ile płacicie za benzynę, ile płacicie, ile wzrastają pożyczki w banku. Jeżeli wynajmujecie mieszkanie czy dom, to widzicie, że wzrost czynszu jest nieprawdopodobny. No ten człowiek niższy i ma w nosie. Powiedział, że następuje w Ameryce totalna zmiana. Jaka zmiana? No komuniści chcą zniszczyć. Komuniści po prostu, ich celem to jest zniszczenie, totalne zniszczenie, żeby odbudować jakoś utopijny, idealny świat. No to jest idiotyzm, to był idiotyzm, jest idiotyzm i będzie idiotyzm. No, konserwatyści chcą usprawnić, poprawić i tak dalej. Komuniści po prostu chcą spalić do żywego, żeby na tej pustej ziemi można by było zbudować nowy model człowieka. To jest po prostu obłęd lewactwa amerykańskiego, obłęd lewactwa światowego. Zdrowia dla normalnych.